Siemano, kupiłem motorek gorszy od Jawy. No niewyobrażalne, jeszcze coś gorszego od Jawy może być. Zobaczcie, Jawa jest porządna, ma dwa cylindry ma. Każdy o tym wie, nie? Jawa ma dwa cylindry. Potężną pojemność 350. Dwa wydechy, wiadomo. Wydechy muszą być dwa w motorku, nie? No, a tutaj zobaczcie. Smuteczek. Jeden cylinder. Jeden cylinderek tylko. I to jaki malutki. 650. A, to więcej, to lepiej, nie? To dobrze wtedy. Ale patrzcie dalej. Każdy wie, że hamulce bębnowe są najlepsze, nie? Przynajmniej tam woda nie naleci, jakiś olej, brud nic. Bardzo dobrze hamuje w deszczu i w ogóle. No, bębny są najlepsze przecież. Wiadomo, z przodu, z tyłu muszą być bębny, nie? A tutaj patrzcie. No nie, no tarczowy hamulec. No jak to może zahamować? Deszcz będzie padał, będzie mokro, to nie wyhamuje przecież. To się nie uda. No i ta nazwa. Suki. Suki, Kawasuki. Może to jest Kawasuki? To tylko Japończyk chyba mógł wymyślić. A dalej? Free. Free, czyli za darmo. Friko, to z polskiego chyba. Friko, free. I wind. Wind to takie... Chyba szyby robią wind. Od Windows. Windows, czyli fabryka okien pana Billa Gatesa. Zobacz, człowieku. Czesi... 50 lat temu, czy 100 lat temu Czesi wiedzieli już, że amortyzatory muszą być z tyłu dwa przecież, tak? No muszą być dwa, z lewej i z prawej strony. A tutaj zobacz, nie ma nic! Nie ma! Amortyzatora żadnego, jak to koło ma się trzymać? Przecież to odpadnie. Nie wiem, czy Japończycy nie myślą w ogóle? W Czechosłowacji był taki dobrobyt, że nigdy nie były zamykane korki paliwa. Tam nikt nigdy nie ukradł nikomu benzyny. No bo po co? Benzyna za darmo prawie. A w Japonii to chyba samo złodziejstwo. O, wszystko zamykane na klucz. Nie wiem, kradną tam czy co? Jawa, czyli Janicek i Wanderer. Oni już wtedy wiedzieli, że ich maszyny będą jeździły 180 na godzinę. A Japończycy co? Zero. O nie, czekaj. No zero, no mówię, zero. Zero. Nie ma żadnej kontrolki od ładowania. Pewnie zepsute, no wiadomo, Japonia, nie? Obrotów 10 tysięcy, no ale to tak samo Jawa też ma 10 tysięcy obrotów. Czyli jakieś tam podobieństwa są. Ciekawe, czy to odpali w ogóle, bo zapomniałem na noc zakręcić kranik. No, taka technika, trzeba kraniki zakręcać. Przecież to ja nie wiem. Ha, najlepsze jest to, że trzeba dwie ręce do odpalania. Trzeba cisnąć sprzęgło i kręcić tutaj rozruszniczkiem. O! Odpalił! Myślałem, że nie odpali już. A silny jest. A nie, już się rozgrzewa. Ale tu jest zimniutki. Tylko jeden wydech. Jeden wydech tylko. Jak to chodzi? Tragedia. Jawa ma dwa. Jawa ma takie ogumienie prosto z Czechosłowacji. Skarpetki prosto z Chin, ale przykręcone. A tutaj co? Opona jakaś z kolcami? To są kolce na tej oponie? Po co komu kolce? Gumowe, przecież to się nie wbije się ani w lód, ani w asfalt. Skarpety nie przykręcone w ogóle. Takie luźne, latające. No i chłodnica oleju. Po co chłodnica oleju, skoro olej wlewa się do baku, tak? Każdy wie, że olej się wlewa do baku. A tutaj nawet nie wiem, ile tego oleju wlać do baku.
Nie wiem, czy to jest 1 do 50, 1 do 30. W instrukcji nic nie pisze. Masakra. A wiesz ty, człowieku, po co są te gmole tutaj? No bo jak się przewrócisz, to się te wszystkie plasticzki zaraz połamią. Ten motorek jest cały z plastiku. Wszystko jest plastikowe. W jawie gmoli nie potrzeba. Tak, no bo to wszystko jest metal. To jest metal. To nie słychać może, bo tam szmatka, wiadomo, nie? Każdy porządny jawer ma szmatkę. Wszystko metal. No kanapa to jest tylko ze skóry węża ogrodowego, tak? Wszystko jest metal. No i wisienka jeszcze. Jawą można jeździć w krótkich spodenkach, bo no gawek nie wciągnie łańcuch, tak? Bo jest osłona tutaj. Jest osłona. Łańcuch sobie idzie tam. Nogawki nie zostaną wkręcone. Można jechać w krótkich, co ja gadam już. W długich spodniach można jechać właśnie jawą. Ale tą kawasuki nie można jechać w długich nogawkach, w długich spodniach, no bo łańcuch jest nieosłonięty, nogawki się wkręcą. Jedynie w krótkich spodenkach można jeździć. O. Panowie Japończycy, musicie się jeszcze dużo od Czechów nauczyć. Pozdrawiam.